Cześć, tu Ernest! Z wiadomości w grze można się dowiedzieć, że już wkrótce na pole walki wejdzie nowy karabin snajperski o nazwie Zwiadowca Burzy. Wiedza to potęga. Przegląd przeciwników z tym śledzącym pogodę karabinem snajperskim. Obrażenia i funkcje tej broni nie są dla nas tajemnicą, ponieważ ta snajperka była dostępna w grze przez godzinę lub dwie po ostatniej aktualizacji. Wystarczyło drobnąć kilka prezentów, aby ją znaleźć w trybie kreatywnym. Już nie można jej w ten sposób zdobyć, ale mi na czas udało się nagrać co trzeba. Nowa snajperka będzie mieściła w swoim magazynku 6 nabojów. Będzie występowała w klasach fioletowej i złotej. Odpowiednio do tych klas będzie zadawała 81 lub 85 punktów obrażeń. Obie te klasy rzadkości zadają przynajmniej 200 punktów obrażeń w głowę. Co oznacza, że można tą snajperką wyeliminować kogoś jednym strzałem, nawet jeśli ma pełne zdrowie i pełne osłony. Szybkostrzelność teraz widzicie w tle. Nie jest taka zła jak na te obrażenia. Jest nawet bardzo dobra. Ta snajperka ma jednak swoje dwa asy w rękawie, które wyróżniają ją wśród innych broni. Pierwszą wyjątkową funkcją tej broni jest to, że gdy celujemy, to w lewym dolnym rogu widzimy mały wyświetlacz. Wyświetla on naszą pozycję na mapie oraz obecną burzę. Uwaga, obecną burzę. Ta snajperka może tylko śledzić burzę, a nie przewidzieć ją. Niestety to nie działa za dobrze w trybie kreatywnym, ale mniej więcej tak to by wyglądało, gdyby była burza jak na zwykłej wyspie. Drugą zaletą tej broni jest to, że ma 100% celny strzał bez celowania. Zobaczcie sami, mimo że nie używam lunety, to strzał jest w 100% celny. Tak za to wygląda w przypadku innych snajperek. Chyba wiecie, o co chodzi. Ta snajperka wejdzie już dzisiaj o 14:00, bez przerwy technicznej. Wraz z aktualizacją dzisiaj powinny też wejść wyzwania do grywki, które widzicie teraz w tle. Za kilka prostych wyzwań będziemy mogli odblokować mnóstwo punktów doświadczenia, ekran czytywania oraz te trzy style. Do Jonesego, do Stratusa i do Demi. Wyzwania urodzinowe z kolejną porcją darmowych nagród powinny wejść jutro 24 lipca, czego dowiedzieliśmy się z chińskiego zwiastuna tego eventu. Ale to nie jest pewne, mogą być nawet już dziś. Poza tym to co ciekawe, dzisiaj w nocy do pobrania było około 250 MB jakiejś tajemniczej aktualizacji. Nie wiem jaki był jej cel, ale według wydobywcy danych FireMonkey na Twitterze te 250 MB przywróciło do plików gry dane karkołomnego kina. Dla tych co nie wiedzą, karkołomne kino to była super miejscówka od 4 sezonu. Była bardzo lubiana wśród graczy. Niestety została ona zamieniona na podium w sezonie 7 i do dzisiaj nie powróciła. Co to może oznaczać? Jeszcze nie wiadomo, ale może... że powróci dzięki mocy punktu zerowego. Happy Power za to zauważył, że nowy skin do Stratusa wydaje się być młodszą wersją oryginalnego skina. I rzeczywiście tak może być. Co ciekawe, na wyświetlaczu na ręce tego młodszego Stratusa jest napis Time, czyli po polsku czas. Tak się złożyło, że te dwie informacje wyszły na jaw o tej samej porze. Jestem ciekawy, co planują twórcy gry. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.